Brakuje tylko 5000 cruzeiros, żeby pan Miguel mógł wykupić córkę. Taką właśnie sumę ukradł mu Leoncio. 5000 to właściwie fortuna. Załatwiona. Dam mu te pieniądze. Występują Niewolnica Izaura, odcinek 26. Mam do ciebie prośbę. Proszę mówić, panienko. Czy możesz przekazać ten list Gabrielowi? Musi do niego dojść. Poproszę o to chłopaka, który pracuje w sklepie pana Miguela. To zaufany człowiek? Jeśli ojciec się dowie, że pisuje do Gabriela, znowu zamknie mnie w pokoju. Proszę się nie martwić. Dziękuję. Cieszę się, że wujek lepiej się już czuje. Na szczęście pan Leoncio nie zajrzał już do nas. Zaczynam się bać. Pan komandor wyjeżdża i pani Leoncio już mi mówi okropne rzeczy. Nie pozwolimy cię skrzywdzić, Izauro. Boję się jednak, że skrzywdzi ciebie, ciocię Joaquinę albo mojego ojca. Nie trać wiary. Alleluja. Bóg nas nie opuści. Miejmy nadzieję. Ta potrawa zaczyna pięknie pachnieć. Przyrządzam potrawkę wieprzową. Państwo przepadają za jedzeniem niewolników. I to jak? Aż palce oblizują. Okropnie się stęskniłem za moją córką. Tato! Nie mogłem się już doczekać tego spotkania. Tak się cieszę. Jak się czujesz? Przykro mi, że wciąż jesteś niewolnicą. Znowu schudłeś. Musisz się lepiej odżywiać i dbać o swoje zdrowie. Nie wyobrażam sobie życia bez ciebie. Ja też bardzo cię kocham. Nie martw się. Nasze marzenie wkrótce się spełni. Już niedługo uda mi się zebrać całą sumę, dzięki której wykupię twoją wolność. Proszę się pośpieszyć, bo pan komandor wyjeżdża. A przeklęty Leoncio przejmie zarząd nad całą haciendą. Zrobił ci coś? Mów. Jeśli tak, zaraz go zabiję. Spójrz, jaki przystojniak stoi za tobą. O, Boże. Mam pieniądze. Nie chcę niczego od pana. Są warte tyle samo, co inne. Nie dla mnie. Ale ja mam o wiele więcej do zaoferowania. Potrzebuję tylko czułości. Mowy nie ma. Lubię się zabawić, ale nie z królem brzydoty.
To dom zabawy. Nie mogę patrzeć na cudze łzy. Panno Violetto, gdyby pani znała moją historię, też by pani zapłakała. Więc proszę mi ją opowiedzieć. Będę opowiadał codziennie po trochu, a kiedy skończę, na pewno polubi mnie pani. Choć troszkę. Kto wie? Moja matka podobno zajmowała się tym, czym pani. Jest pan synem kwiatuszka? Lubiła życie. Za to nikt nie wie, kto był moim ojcem. Pewnie jednym z jej wielu ukochanych. Matka nie chciała mnie urodzić. Odkąd znalazłem się w jej brzuchu, próbowała się mnie pozbyć, ale nie udało się. Urodziłem się. Kiedy matka zobaczyła, jaki jestem brzydki, zostawiła mnie w domu dla podrzutków. Tam oddaje się dzieci, których się nie chce. Ja też wychowywałam się w domu dla podrzutków. Nie, tato. Boję się jednak, co będzie, kiedy pan komandor wyjedzie. Przy ojcu robi, co chce, a co będzie potem? Będziemy musieli uważać. Zatruje życie nam wszystkim. Jeśli nie dostanę pieniędzy od hrabiny, będziemy musieli stąd uciec. Nie martw się. Na pewno nic mi nie zrobi. Posłuchaj. Gabriel Albuquerque jest bratem hrabiny Tomasi. Wiem. Widziałam, jak ten drań spychał ją ze schodów. Potem wyszła za hrabiego. Wszyscy o tym mówili. Gabriel zakochał się w panience Elenie i prosił, żebyś oddała jej ten list. Tylko nikt nie może o tym wiedzieć. Dobrze. Oddam go jej po obiedzie. Francisco zawiadomił mnie, że droga jest w złym stanie i powozy nie mogą przejeżdżać. Mam nadzieję, że do jutra ją naprawią, inaczej spóźnię się na pociąg. Tak się cieszę, że Elena i mój ojciec spędzą tu jeszcze jedną noc. Nie lubię sprawiać kłopotu. Tata nie znosi przebywać poza domem. Nigdy nie podróżuje. A ja chciałabym poznać Europę. Może kiedyś Gabriel mnie tam zabierze? Zabraniam ci o nim mówić. Powinien pan częściej do nas zaglądać. Tu jest tak smutno, odkąd zabrakło Gertrudis. Będę przyjeżdżał, przyjacielu. Proszę jednak skorzystać z tego wyjazdu. Tak właśnie zamierzam. Ale chciałbym, żeby Enrique został u nas przez ten czas. Wolałbym, żeby już wrócił do domu. Wygląda na to, że zamieszkał tu na dobre. To prośba. Enrique dotrzyma towarzystwa Malwinie, bo Leoncio będzie zajęty sprawami hacjendy i zbiorami kawy. Jak pan sobie życzy? Mamy cię, draniu. Najpierw mnie złap. Łap go. Puszczaj, przeklęty. Przeklęty. I co? Co teraz, uciekniesz? Odważny jesteś, ale lepiej będzie, jeśli teraz się uspokoisz. Przegrałeś, przeklęty czarnok. Mam list. Od Gabriela? Tak, mój ojciec go przywiózł. Dziękuję, jestem taka szczęśliwa. Co to za list? Jak dobrze, że pan jest. Mam list od panienki Eleny dla pana Gabriela.
Co znaczy miłość? Przyniosłem dzisiaj list od niego dla panienki. Tak? Piszą do siebie i jednocześnie zakochali się i żyją tą miłością. Oto list. Na pewno go oddam. Gdybym umiała pisać i miała posłańca, wysłałabym list do André. Pan Miguel? O co chodzi? Co pan tu robi? Pan komandor nie lubi, kiedy pan tu przyjeżdża bez jego zgody. Odwiedzam córkę. Wyjdę stąd tylko na polecenie pana komandora. I to szybko. Myśli pan, że może tu przychodzić, kiedy chce? Wyjdę stąd, jeśli pan komandor tak nakaże. Nie będę wykonywał poleceń złodzieja. Powiedziałem, oddaj mi ten list. Jaki list? Dobrze wiesz, jaki. Izaura przyniosła ci list od tego drania Gabriela. Chcę go natychmiast dostać. Jest mój. Oddaj mi ten list. To niesprawiedliwe. Nawet go nie przeczytałem. Żądam szacunku. Jestem twoim ojcem. List. Nie. Oddaj. Muszę sprawdzić, czy ten drań nie uchybił ci w czymś. Gabriel nigdy by tego nie zrobił. Ale najpierw załatwię sprawę z Izaurą. Czy wiesz, że źle zrobiłaś, oddając ten list mojej córce? Proszę wybaczyć. To nie jej wina. Milcz. Zanim stracę cierpliwość i cię uderzę, mam dość twojego nieposłuszeństwa i bezczelności. A ty, Izauro, postąpiłaś źle. Nie tylko rozkochałaś w sobie mojego syna. Musiałaś też pomagać temu wstrętnemu Gabrielowi, który pisze nieprzystojne listy do mojej córki. Gabriel nigdy nie pisze niczego nieprzystojnego. Milcz. Proszę wybaczyć. Wiem, że komandor bardzo cię ceni, zwłaszcza teraz, po śmierci żony. Ale ja ci tego nie wybaczę. Nie chciałam nikogo obrazić, ale zdradziłaś zaufanie mojej komandora. Nie zapominaj, że jesteś niewolnicą. Nie zapominam. Znam swoje miejsce. Izaura jest tylko niewolnicą i robi to, co jej każą. Kazali jej oddać list, oddała mi. Tak zrobiła. Ten drań Gabriel myśli, że wszystko może? Mam więcej władzy od niego. Zabraniam ci się z nim kontaktować. Czy to jasne? Ale ja go kocham. I nikt tego nie zmieni. Dość. Wystarczy. Dość. Zamilcz. Zamilcz, zanim moja cierpliwość się skończy. A jeśli chodzi o ciebie, nigdy ci tego nie wybaczę. Powiem komandorowi, żeby cię ukarał. Tutaj przyjmuję polecenia tylko od pana komandora. Pożałuje pan tego, że nazwał mnie złodziejem. Wiem, że to pan mnie okradł, kiedy jechałem tu, żeby wykupić córkę. Za bardzo ufa pan słowom tej czarnej niewolnicy. Joaquina jest starą intrygantką. Wymyśliła to sobie. Zawierzyłbym jej życie, a panu nie oddałbym nawet starego kamasza, bo jest pan zwykłym złodziejem. Zapłaci pan za te słowa własną krwią. Na miłość boską, nie kłóćcie się w kuchni. Panie Miguelu, nie warto.
Nie będzie pan mógł widywać córki. Kiedy patrzę na tego złodzieja, mam ochotę go udusić. Powinien pan się zastanowić, zanim mnie pan obrazi. Ale proszę bardzo, może mnie pan obrażać. Obraził się pan, słysząc prawdę? Kto mówi prawdę, nie zasługuje na karę. Obaj dobrze wiemy, że to pan mnie okradł. Spokojnie, złodziej. Proszę się uspokoić. Może mnie pan obrażać. Ile pan chce? Pan komandor wyjedzie i w Haciendzie zostanie pan Neosio. Co to znaczy? Czyżby chciał mnie pan nastraszyć? Jak na kogoś o pańskiej pozycji jest pan trochę za odważny, żeby nazywać złodziejem zarządcę haciendy, w której mieszka pańska córka. Niewolnica. Ta dziewczyna wkrótce poczuje mój bat. Kiedy pan komandor wyjedzie, zabiorę ją do pracy. Z przyjemnością wychłoszczę Joao, Joaquina i Isaura. Nie. Zanim mnie pan obrazi, proszę się zastanowić. Chce pan, żeby biała i delikatna skóra Izaury pokryła się krwią? Zabiję tego drania. Spokojnie. Tylko Rosa ma tu zapewniony spokój. To miła, ładna dziewczyna, która was nie lubi. Proszę o mnie nie mówić. Chociaż chciałabym widzieć Izaurę wychłostaną. Przestań mówić bzdury. Zazdrościsz, że nie jesteś taka jak Izaura? Jestem biała. I mój ojciec jest bogatszy od pana Miguela. Jest bogaty, ale cię nie kocha. Kocha. Zapytajcie Izaurę. Wstawił się za mną, żeby nie została ukarana. Kocha mnie. Nie widział, jak dorastasz. Nie jest twoim ojcem. Ojcem jest ten, który wychowuje swoje dziecko, który je kocha. Tak jak pan Miguel kocha Izaurę. Tak jak pan Miguel. Dlatego tak jej nienawidzę. Ona miała miłość od zawsze, a ja nie. Miło się rozmawia, ale teraz zawiadomię komandora, że przyszedł pan tu bez jego zgody. Na pewno każe pana wyrzucić jak psa. Stój prosto. Powiesz wszystko, co wiesz, inaczej cię zastrzelę. Jesteś silny. Na pewno dostanę za ciebie sporo pieniędzy na targu. Ja nic nie wiem. Wiem, gdzie jest reszta uciekinierów. Znalazłem ich kryjówkę. Dużo ich tam jest? Bardzo dużo. Pracują i śpiewają. Przepraszam, że kazałem panu czekać. Odpoczywałem. Pan Miguel wszedł do hacjendy bez pańskiej zgody. Siedzi w kuchni. Nie chcę go teraz widzieć. Źle się czuję. Wcześniej pytał o zgodę, czy może wejść.
Ale po tym, jak Jacquina powiedziała, że okradłeś go i oddałeś pieniądze mojemu synowi, stara kłamczucha. Nie dziw się, że pan Miquel nie jest dla ciebie tak miły jak kiedyś. Mam ochotę go zastrzelić. Za pańskim pozwoleniem. Dość przemocy. Dość. Nikt nie będzie strzelał w tym domu. Chcę przeżyć moje ostatnie dni w spokoju. Proszę powiedzieć panu Miquelowi, że może się widzieć ze swoją córką. Potem ma odjechać w spokoju. Czy to jasne? Jasne? Tak, tak jest. To absurd. Czyli ty też nazywasz mnie złodziejem? Dlaczego? Ten człowiek mnie tak nazwał, a teraz pozwalasz mu wchodzić do naszego domu. Zostaw mnie w spokoju. Chcę poczytać Biblię. Zostało mi wiele grzechów, za które powinienem się pomodlić. Bardzo się zmieniłeś po śmierci matki. Leoncio nienawidzi pana Miquela, bo chce być właścicielem Izaury do końca życia. Nawet go rozumiem. To luksus mieć taką niewolnicę jak Izaura. Jeszcze niedawno mówiłaś, że zrobisz wszystko, żeby Izaura była wolna. Obiecałam to mojej teściowej. Chcę pomóc biedaczce. Ale Leoncio się na to nie zgodzi. Jest zły, bo jego ojciec w testamencie zapisał Izaurze list wyzwoleńczy. Kiedy komandor umrze, Izaura będzie wolna. Chciałbym, żeby była wolna natychmiast. Mógłbym się z nią ożenić. Przestań. Jak możesz myśleć o ślubie z niewolnicą? Pamiętaj, że przez to ryzykujesz, że stracisz spadek po ojcu. Ojciec cię wydziedziczy. Poważna sprawa. Muszę to przemyśleć. Miałbym zrezygnować ze wszystkiego z miłości. Panie komandorze, nie uwierzy pan, co się stało. Co takiego? Izaura przekazała mojej córce list od tego drania Gabriela. Musi zostać ukarana. Proszę to wypić, to na parę z ziół. Na pewno dobrze panu zrobi. Nie może pan tak obrażać Franciszka. On się będzie mścił na Izaurę. Wiem, przyjacielu. Dziękuję za ziółka. Muszę się uspokoić. On miał rację. Kiedy komandor wyjedzie, wszyscy będziecie w niebezpieczeństwie. Joao, Joaquin i przede wszystkim Izaura. Teraz pani Leoncio zrobi, co zechce. Będzie miał wolną rękę, żeby czynić zło. Spokojnie. Będziemy pilnować Izaurę. Nikt jej nie skrzywdzi. Najpierw będzie musiał mnie zabić. Wiem, że jesteście przyjaciółmi i że zrobicie wszystko, żeby chronić Izaurę, ale to za mało. Izaura wciąż chodzi po domu. Bez pani Gertrudis została sama. Nawet jeśli będzie krzyczeć, nikt jej nie usłyszy. Jest pani Marlina, która bardzo lubi Izaurę. Izaura powinna się jej trzymać. A co będzie, kiedy pani Marlina pójdzie spać? Obawiam się, że to delikatna kobieta. Niewiele może. Jest też pani Enrique. Uwielbia Izaurę. Wciąż tak pięknie do niej mówi. Myślę, że on jest taki sam jak Leoncio. Chcę od mojej córki tego samego. Nie, to miły chłopak. Nigdy by nie skrzywdził Izaury.
Jest zakochany i będzie chronił swoją kochaną. Essas coisas que qualquer rapaz direito fala pras mocinha quando gosta de verdade. É verdade isso, Ivaldo. To prawda. Você entregou uma carta do Gabriel. Oddałaś listy Gabriela. Tak, oddałaś, panie Celenie. Sim, senhor comendador. Tak, oddałam, panie komandorze. Acho que atrevimento, Gabriel. Gabriel jest bezczelny. Jak może pisać do Eleny? Wie, że Elena przyjechała do siostry i poprosił pana Miguela, żeby przekazał list przez Izaurę. List jest mój. Nie masz prawa mi go zabierać. Przestań. Nie. Proszę, już po wszystkim. Nie masz prawa tego robić. Rozczarowałaś mnie. Dlaczego dałaś mojej siostrze ten list? Dostałam polecenie. I wypełniłem je. Kto ci wydał to polecenie? Pan Miguel. Gabriel pracuje w jego sklepie. Ojciec przyniósł list, a córka miała go przekazać. Ojcze, sam widzisz, jak nam się odpłaca pan Miguel. Zemszczę się. Przegonię go stąd i poszczuję psami. Wreszcie dostanie nauczkę. Błagam, panie komandorze, proszę na to nie pozwolić. Leoncio, zostaw pana Miguela w spokoju. Jeszcze bronisz tego drania. Proszę wybaczyć. Wiem, że to pańska niewolnica i że ceni ją pan wyjątkowo, ale nie można jej tego wybaczyć. Musi zostać ukarana. Proszę ukarać mnie, ale nie mojego ojca. Izaura nie jest winna, zrobiła tylko to, co jej kazano. Nie trzeba być tak surowym. To Gabriel zasłużył na karę, bo próbuje ugryźć moją siostrę. Uważam, że można wybaczyć Izaurze i jej ojcu. Wiem, jaką wyznaczę karę. Najsurowszą karą dla pana Miguela będzie zakaz widywania się z Izaurą. Pan Miguel musi odejść bez pożegnania z córką. Kiedy wyjadę, nie będą mogli się spotykać. Czy ta kara nie będzie zbyt mała? Wolałbyś, żeby Izaura została wychłostana z powodu listu? Nie wiedziała, co robi, panie komandorze. Mogę wyrzucić pana Miguela? Nie, nie chcę, żebyście się spotkali po tym, co wcześniej między wami zaszło. Sam się zajmę tym kanalią. Nie. Ani ty, ani Francisco. Enrique, proszę, idź do kuchni i wyjaśnij wszystko panu Miguelowi. Nie chcę zamieszania w moim domu. Gdybym to był ja albo pan pułkownik, wyrzucilibyśmy Michaela i poszczuli go psami. Owszem, ale szanuję decyzję twojego ojca, Leoncio. Zamierzam później porozmawiać z tym człowiekiem. Proszę wybaczyć mojemu ojcu. Chciałabym poznać przyczynę, dla której rodzice mnie porzucili. Za to mnie z przytułku zabrała niewolnica. Miała na imię Sebastiana. Straciła swoje dzieci i miała mnóstwo pokarmu w piersiach. Mogła mnie wykarmić. Zabrała mnie. I to pewnie z litości. Nie przeszkadzała jej moja brzydota. Wychowała pana. Jej pan zgodził się, żeby wychowywała cudze dziecko? Nie jestem niewolnikiem, bo nie urodziłem się z niewolnicy. Ale zostałem wychowany w czworakach przez niewolnicę Sebastianę w haciendzie komandora Almeida.
na fazenda do comendador Almeida, que naquela época. Wtedy pan komandor był chłopakiem. Hacienda należała do jego ojca. Nikomu nie przeszkadzało, że Sebastiana wzięła na wychowanie cudze dziecko. Sebastiana straciła własne dzieci i nie przeszkadzał jej mój wygląd. Powinien być pan wdzięczny. Biały człowiek wychowany wśród niewolników. Ale moje dzieciństwo nie było szczęśliwe. Dzieci niewolników bały się mojego garbu. Nazywały mnie białym bez szyi, a dzieci państwa wołały za mną potworek z czworaków. Myślałam, że moja historia jest najsmutniejsza na świecie, ale widzę, że jednak nie. Nikt mnie tak nie nazywał, ani nie wychowywałam się w czworakach. Wie pani, w co się bawili bieli chłopcy? Strzelali do mnie z pracy. To taka smutna historia. To dopiero początek. Przepraszam, później mi pan dokończy. Przyszedł syn pułkownika Alessandra. A ja mogę zapłacić. Nikt mnie nie zaprowadzi do pokoju? Nie można na ciebie patrzeć, paskudo. Potworek bez szyi. Staremu się oddam, ale nie takiemu brzydalowi z zepsutymi zębami. Wzbudzasz więcej strachu niż współczucia. To podłe, nieludzkie. Jak można ojcu zabronić spotkań z córką? Bardzo mi przykro. Szedłem kawał drogi z miasta, żeby tutaj dotrzeć. A teraz muszę się wynosić. Pozwólcie mi przynajmniej pożegnać się z córką. To takie smutne. Ale niedługo Izaura będzie wolna. Będziecie się widywać codziennie. Jestem stara, ale wciąż mam nadzieję, że pewnego dnia będę wolna. Komandor bardzo się starał, ale pułkownik uparł się, żeby ukarać Izaurę. To było najlepsze rozwiązanie. Przepraszam, pan wybacza, ale czy ci ludzie mają zamiar tak mnie katować? Mają zamiast serca kamień? Mam ochotę tam wejść i zabrać moją córkę na zawsze. Proszę tego nie robić. Bóg da panu siłę, żeby to znieść z godnością. Nadejdą lepsze czasy. Komandor zagwarantował Izaurze wolność w swoim testamencie. Powiedział nam o tym. Mam dość. Nie wytrzymam tego dłużej. Czekam już 20 lat. Chciałbym pana zawiadomić, że będę pana prosił o rękę Izaury. Oczywiście, kiedy tylko dostanie list wyzwoleńczy. Oni nigdy nie zwrócą jej wolności. Mężczyzna płacze. Nie do wiary. Que lindeza. Fico toda derretida. Rosa, nie umiesz uszanować cierpienia ojca? Pan Miguel jest w takim stanie, bo brakuje mu kobiety. To grzech, żeby mężczyzna w kwiecie wieku, właściciel sklepu, był sam. Wiele kobiet by go chciało. Najpierw mówisz, że chcesz widzieć moją córkę cierpiącą, a teraz wdzięczysz się do mnie. Nie mam nic przeciwko panu. Ale ja w życiu byłam karana, a Izaura nie. Uważam, że powinien pan się ożenić. Brakuje panu kobiety, która dbałaby o pana. Przestałby pan wciąż myśleć tylko o córce. Rosa ma rację. Potrzebuje pan kobiety. Nie dba pan o swoje zdrowie. Para cuidar da sua saúde, lhe fazer chamego. Eu penso em me casar. Ożenię się, ale dopiero wtedy, kiedy moja córka odzyska wolność.
Nie wiesz, gdzie jest Bernardo? Dziwne, że jeszcze nie wrócił. Dokąd poszedł? Nie wiem. Poszedł się przejść. On lubi czuć wolność. Nie urodził się, żeby być niewolnikiem. A skąd miałabym wiedzieć, gdzie jest Bernardo? Dawno go nie widziałam. Może uciekł, żeby nie pracować. Na pewno nie. Chce się wzbogacić. Pieniądze nie spadają z nieba. Można je zarobić jedynie pracą własnych rąk. Założę się, że Bernardo wrócił na drzewkę. Wiem, że szukaliście diamentów. Na pewno poszedł tam szukać swojego bogactwa, ale nie wierzę, że coś znajdzie. Nie znam się na diamentach, ale zaczynam się martwić. Bernardo powinien już tu wrócić. Przepraszam, przykro mi z powodu tej kary. Panienka nie zrobiła nic złego. Przeze mnie nie zobaczysz teraz ojca. Nie pierwszy raz. Kiedy byłam mała, komandor nienawidził mojego ojca. Mogłam się z nim widzieć tylko, kiedy komandor wyjeżdżał. Jak można zabronić widywać ojca? Z czasem pani Gertrudis przekonała komandora, żeby pozwolił mojemu ojcu przyjeżdżać do mnie. A teraz przeze mnie znowu nie będziecie się widywać. Tak nie powinno być. Kiedy komandor wyjedzie, ten drani Leoncio będzie próbował cię wykorzystać. Tym bardziej, że twój ojciec nie będzie mógł cię bronić. Proszę się o mnie nie martwić. Muszę. Nawet wobec mnie Leoncio zachował się okropnie. Czy ja dobrze słyszałem, Eleno? Dobrze słyszałem? Mój szwagier w czymś ci uchybił? Jestem załamana. Wszystkiego się boję. Po śmierci hrabiego czuję, że za każdymi drzwiami czeka morderca. Nikogo tu nie ma. Ale rozumiem cię. Tyle przeszłaś. Zepchnięto cię ze schodów, a potem ta tragedia z hrabią. To wszystko wina jednej osoby. Przeklętego Leoncio. Będę spokojna, kiedy on albo zginie, albo go zamkną. Nie podoba mi się ta rozmowa. Przestań myśleć o zemście. Czy Leoncio cierpi? Nie. Na pewno żyje wygodnie w swojej haciendzie i nie ma wyrzutów sumienia. Przestań o nim myśleć. Zacznij żyć. Zacznij żyć. Słyszysz? Nie, nie mogę. To silniejsze ode mnie. Nienawidzę go z całych sił i chcę, żeby zapanowała sprawiedliwość. Jedźmy do Europy. Zawsze chciałam poznać Paryż, ale twój ojciec nie chciał nawet słyszeć o wyjeździe. Paryż? Kusząca propozycja. Wynajmiemy mieszkanie. Nie musi być duże. Będzie wspaniale. Będziemy spacerować, pić herbatę w kawiarenkach. Chodzić do Lasku Bolońskiego. Paryż jest taki piękny wiosną. Paryż. O, wspaniały Paryż. Mówisz jak obyta podróżniczka. Nie podróżowałam, ale zawsze o tym marzyłam. Wiele czytałam o Paryżu. Tak się cieszę, że jesteś hrabiną. Do tego bogatą. Jedź tam, jeśli chcesz. Ja nie mogę. Córeczko, bez ciebie nie pojadę. Pomyśl, Paryż to miasto mody, radości.
Tam kobiety malują usta i to publicznie. As mulheres pintam os lábios de carmim, Tomásia, em público. Paryżanki są bezwstydne. U nas tylko prostytutki tak robią. Co z tego? Paryż jest miastem sprzeczności. Pójdziemy do Louvru, do opery. Kupimy nowe suknie i kapelusze. W Paryżu nosi się najpiękniejsze kapelusze na świecie, z piórami. Zorganizujemy bal w Grand Hotel. Poznasz młodego hrabiego albo markiza? Europejczycy są tacy szarmanccy. Poznamy śmietankę towarzyską Paryża. Kusząca oferta, ale musi poczekać. Nie mów tak. Mówię poważnie. Moja zemsta dopiero się zaczyna. Najpierw pomogę Izaurze odzyskać wolność. Potem każę podpalić plantację kawy Almeidów. O czym ty mówisz? Chcesz podpalić ich plantację? Tak. Wszystko spłonie. Zniszczę ich zbiory. Vou destruir a lavoura de café deles. Agora já te não se bate o tiro. Sou eu, Tomásia. Opracowanie wersji polskiej, Studio Kompany Warszawa. Tekst Olga Krysiak, czytał Zbigniew Moskwa. Difícil como que, meu amor, eu vou me embora nessa terra, vou morrer, o dia não vou mais ver, nunca mais eu vou te ver. Vida de negro é difícil como que, vida de negro é difícil.